Chcę przytoczyć jednego papieża. List jednego papieża do encyklika papieża Benedykta XIV Aquo Primum nazywa się. Który ten list pisze, który ten encyklik pisze do właśnie do prymasa Polski, do arcybiskupów i biskupów w Polsce o następującej treści. Przytoczę tylko troszkę. Życzę, żeby biskupi dzisiejsi i prymas, i arcybiskupi, i biskupi jakoś sięgnęli po to niewielkie dzieło, ale jak bardzo wymowne dla dzisiejszego czasu. Papież między innymi mówi, a ten list jest napisany w 1751 roku. Rozpatrzmy tu kilka przykładów wierności. Papież mówi o wierności polskiego narodu dla Chrystusa, dla wiary i dla wierności Rzymowi. Przede wszystkim musimy wspomnieć o tym, co powinno być uważane za szczególne, właściwe i dla naszych celów zdecydowanie najważniejsze. To jest parada nie tylko chwalebnej pamięci tych miłościwie uwielbionych w świętym kalendarzu Kościoła, męczenników, spowiedników, dziewic i ludzi odznaczających się świętobliwością, którzy rodzili się, żyli i umierali w Królestwie Polskim, ale także wielu chwalebnych odbytych w tymże Królestwie i owocnych w dobre wyniki Soboru i Synodu. Dzięki usilnym staraniom tych zebrań zostało odniesione wspaniale i sławne zwycięstwo nad luteranami, którzy próbowali wszelkich sposobów i środków, by uzyskać prawo wstępu i zabezpieczyć swe pozycje w tym królestwie. Przykładem tego jest Wielki Sobór w Piotrkowie, który odbył się za pontyfikatu naszego światłego poprzednika i rodaka Grzegorza XIII pod przewodnictwem Lipomanusa, biskupa Werony i nuncjusza apostolskiego. I jeszcze jeden cytat. Na tym soborze, ku wielkiej chwale boskiej, zasada wolności sumienia została potępiona i stanowczo wykluczona w nawiasach wolności sumienia i wykluczona z zasad regulujących publicznie życie w królestwie. Poza tym jest pokaźna ilość konstytucji powziętych na synodach prowincji gnieźnieńskiej. W tych konstytucjach nakazano spisywać wszelkie mądre i pożyteczne decyzje i ostrzegawcze zarządzenia polskich biskupów wydane w celu zachowania katolickiego życia ich owieczek przed zatruciem żydowską perfidią. Chcę również powiedzieć kilka słów, że papież ubolewa nad tym, że do niego dochodzą głosy, że w państwie polskim zjawia się coraz więcej Żydów, które uzurpują sobie władzę w handlu, we wszystkich finansach i we wszystkich szczeblach władzy i w taki sposób przez lichwy wyciągają pieniędzy z państwa chrześcijańskiego, katolickiego, polskiego i wzbogacają się sami. Jak również, kiedy przyjmują do siebie na służby do swoich domów katolików,
przez to, że oni potrzebują jakichś wynagrodzeń, oni mogą im wmawiać o tym, że ich Chrystus nie jest Chrystusem. Na tym ubolewa papież w 1751 roku. A dzisiaj jakby te słudzy Boże już nie ubolewają nad tym wszystkim. Już herezje wchodzą nawet w Watykanie, posąg Lutra. To wtedy 270 lat. A w 1820 roku masoni powiedzieli, że trzeba wchodzić do seminariów Wenta, Włoska, Masońska. I oni zrobili taki wielki przewrót i zniszczyli dzieło Chrystusa, jak im się wydaje. Czy nie powinni troszczyć się biskupi na całym świecie, ażeby sobie przypomnieć, a szczególnie w Polsce, w kraju, w którym jeszcze pozostaje katolickim, na szczęście w tych może najprostszych ludziach, którzy nie mają nic do stracenia, nie mają urzędów wielkich, nie mają zaszczytów, godności, nie mają bogactwa, nie ma co do stracenia, ale mają wielkie bogactwo, mają Chrystusa i w Jego pełni. Chciałbym powiedzieć w końcu, te, które wierzą w Chrystusa, te, które naprawdę jest zatroskanie zniszczeniem Jego dzieła między ludźmi, zniszczenia poziomu duchowości, zaniku sakrum, zbezczeszczenia i odsunięcia Chrystusa eucharystycznego na różne sposoby w kościołach, nie ma Jemu miejsca. Wchodząc do kościoła, nie znajdziemy, gdzie ten Chrystus się znajduje, gdzie ten Najświętszy Sakrament. Siedzą panowie biskupi na miejsce Chrystusa. A Benedykt XVI mówił o tym, że nic nie przeszkadza, ażeby mszy święty odprawiać, idąc za pasterzem, patrząc w stronę pasterza, w stronę Chrystusa. I ten pośrednik, i papież, i biskupi powinni patrzeć w stronę Chrystusa i naród prowadzić do Chrystusa, nie do siebie. Nie uśmiechać się do wszystkich, a prowadzić do Chrystusa. Niestety jest czas trudny, ale wiemy, jak Fatimska Matka Boża mówiła. Moje serce niepokalane zatriumfuje. Mamy tą nadzieję. Szkoda tylko tych niewinnych dusz, które idą na zatracenie, które nikt nie głosi Ewangelii. Jest ludzie, którzy nigdy nie będą oddawać czci Bogu. Jest ludzie, którzy powinni oddawać cześć Bogu, biskupi, kardynałowi, papież, i to taką cześć prawdziwą, w duchu i prawdzie. Ale zaniedbali to. Na pewno jest wiele ludzi na świecie, jeżeli by znali, komu oddawać cześć i jak ją oddawać, na pewno by oddali jeszcze lepiej, czym te, którzy dzisiaj tego nie robią. Ale te, które mówią o Chrystusie, proszę was, bracia i siostry, bądźcie odważni. Nie bójcie się tego, że możecie ucierpieć za to. Chrystus był dla nas wzorem. On przeszedł przez wszystkie cierpienia i wykonał wolę Bożą taką, jaką była Jemu wyznaczona. I największym cierpieniem przybliżył nam największą miłość. Może jakieś nasze małe cierpienia, a może nawet wielkie, jakie nam Bóg przygotował, my o tym nie wiemy. Ale jak ono jest złączone z wolą Bożą, z Chrystusem, ono przyniesie swoje owoce w swoim czasie. Nie bójmy się głosić dzisiaj zepsutemu światu, który jest opanowany diabłem i czeka na jego przyjście, żeby jednak zobaczył triumf Chrystusa i był
upokorzony tą pychą, a te, które idą w pokorze za Chrystusem, byli wynagrodzeni tą wielką laską, że należą do Niego, jest Jego uczniami i dzisiaj, i na wieki. Amen.